godzinie 21 startujemy. Enea Light Run po raz kolejny rozświetli Maltę. W najbliższy piątek wokół Malty odbędzie się bieg światła, w którym biegacze raczej nie będą celowali w życiówki. Podczas tej imprezy będzie chodziło przede wszystkim o świetną zabawę. A o nią będzie nietrudno, bo organizatorzy przygotowali wiele atrakcji zarówno dla uczestników biegu, jak i kibiców. Będzie to jedna wielka impreza. Bieg polega na świetle, tak? Czyli przebierają się ludzie w światło, dosłownie mówiąc. LEDowe, choinkowe, lampki i tak dalej. Bieg odbywa się po Malcie, czyli wokół Malty, czyli dystans 5,4 km, 10,8 km. No i przede wszystkim najważniejszą informacją jest to, że będzie dosyć ciekawa impreza klubowo-muzyczna, czyli DJ Insej z klubu Ekwador Manieczki, z uczestnik Sunrise Festival będzie prowadził tę imprezę od początku do końca. Także zapraszam wszystkich osobiście na Maltę, jako kibice, rodzinnie, festynowo, że tak powiem. Będzie na pewno dużo się działo i będzie to ciekawe wydarzenie na mapie Poznania w tym momencie, która już robiona jest czwarty raz, ale pierwszy raz w takim konkretnym stylu. Rywalizacja nie będzie ograniczała się jedynie do wyniku sportowego. Nagrodzeni zostaną także biegacze, którzy zabłysną wyjątkowym strojem. W imprezę zaangażowała się także grupa Nocne Loty. Jak mówią o sobie, połączyła ich pasja do samochodów i motocykli, do jazdy nocą oraz do zapachu benzyny. Uczestniczą w wielu imprezach, przy tym kwestując na rzecz potrzebujących. Sama impreza o nazwie Enea Light Run dotyczy biegaczy i nordic kijkowców tak zwanych. Co jest bardzo istotne, będziemy zbierać też charytatywnie dla dwóch chłopców, którzy chorują, dodatkowe środki na to, żeby ich leczyć. Co istotne, też dodatkowo pojawią się duża ilość samochodów sportowych z grupy Nocne Loty, które zrobią tutaj dodatkowe wrażenie dla wszystkich sportowców. Więcej informacji na temat imprezy Enea Light Run znajdą Państwo na stronie internetowej lightrun.pl. Serdecznie zapraszamy.